gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out, and I'll be falling all the way down. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcineczku oczywiście z GTA 5 i moi drodzy, dzisiaj jedziemy do Michaela w takim razie, ponieważ tutaj mamy tylko i wyłącznie misje, no jeszcze oczywiście są misje u Lestera, ale to już jak już wam wspominałem, zrobimy je na samiusieńkim końcu. Także cieszę się bardzo, że mi napisaliście i mówiliście też, że mogę, tutaj jedna osoba z was napisała mi, że mogę, nie muszę robić save'ów, ponieważ w razie czego będę mógł powtórzyć po prostu misję i będę mógł wybrać, ale tu się szczerze powiedziawszy bardzo zastanawiam nad tym, bo w sumie nie wiem, czy powtarzanie misji z wyborem jakoś wpłynie później na grę, no. Także nie jestem tutaj pewny, ale wiem już jak misja się nazywa, także ewentualnie po tej misji grę oczywiście zapiszę, a właściwie myślę też już nad tym, żeby po prostu cały czas zapisywać grę jak na jakimś innym save'ie, czyli po każdej misji zapisywać na jakimś innym slocie, bo wiecie, to bywa niestety różnie. Dobra, słuchajcie, jedziemy do Michaela. Jak widzieliście, Jimmy tutaj wysłał nam SMS-a na samym początku. Jestem bardzo ciekaw, co on tam chce. Zobaczymy. Nie! Właściwie czekajcie, możemy przecież pojechać tędy. Są drogą. Zastanawiam się, czy to jest sobie na pewno to auto, które chciałem. No cóż. A, czekajcie, bo my nie jedziemy do chałupy Michaela. To gdzie my, przepraszam, jedziemy? Do jakiegoś sklepu z ciuchami? Tu jest Michael? Dobra, tego nie było. Tego nie było. Zapomniałem przecież, że... Kurczę, to jest na niebiesko. Miałem tu Michaelem podjechać, a nie Franklinem. Fuck. O, taki kawałeczek. Taki kawałeczek, czyli musimy przejechać dłuższy kawałek niż Michaelem, znaczy Franklinem. No dobra. O, ale odwaliłem. Słuchajcie, to jest też kwestia tego, że jestem się po prostu tak niewyspany. You made it. Good. I saved you again, Davey. Again. So what are you gonna do for me about Haynes, the rest of the FIB, the IAA and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Merriweather. Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve that you're controllable, but not Trevor. Steve? He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him, calm him down. Just get me out. No pewnie będzie ciężko wyciągnąć, no ale cóż. Ale kurczę, dlaczego ja myślałem, że ja mam tam podjechać Michaelem? Znaczy Franklinem, a nie... Nie wiem. Wydaje mi się, że to chyba przez tego SMS-a, że Jimmy napisał i wydawało mi się, że to jest, wiecie, misja od razu dla niego. No dobra. To jest Jimmy? Czemu nie wysiadłeś? No dobra. Dzień dobry. Załóż swój smoking w Ponsobez i udaj się na premierę krachu. A no tak, faktycznie, bo teraz jest premiera tego filmu, który Michael tutaj... Dobra, ze smoking, tak? Czyli smoking widzę, że mamy ze Free Fryer, także możemy... Będziemy chyba do kina jechać. Swoją drogą powiem wam jedno, ja jeszcze nigdy nie byłem w kinie GTA. Wiem, że w GTA Online można wejść do kina, tutaj chyba też można, ale... Limuzinę. Vinewood Boulevard, the Oriental Theater. Open that champagne, Jimbo. Woohoo! Me and the big dog getting our drink. Naciśnij R, aby przełączyć na kamerę w limuzynie. Woo! My dad's a movie producer. Jimmy, get back down here. Which makes me a movie producer's kid. Nie wiem, słuchajcie, jak tu przełączyć na kamerę w limuzynie. Bez sensu. Macie gdzieś kamerę w limuzynie? Bo ja jej nie widzę. I'm gonna make even shittier movies than my dad does.
Zobaczymy, czy my dojedziemy. It's just an opportunity thing. Woo! Yeah! You see the Strizatch losers? Jizzle in the movie bizzle. Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it, and I don't like it. We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Get back down here. And not to, like, gawk at celebrities from behind a barrier. We're actually, like, properly invited. No dobra, trochę dojedziemy. Ja w ogóle w sumie nie wiem, gdzie znajduje się to kino. I told you to slow it down, Slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget. Look, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Patrzcie. A ścianka gdzie? A jest ścianka, jakby miało nie być ścianki. Ale ja coś czuję, że Devin coś odwali. And have you ever thought maybe I shouldn't shoot sex scenes in a green screen kind of environment? Yeah, it's the thought is crossed my mind. No dobra, ale o co tu chodzi? Aha. No Boże, ten meltdown, some big stars, some beautiful dresses. We're gonna see some side boot tonight. Come on. We did it. Solomon. Aż dziwne, że nie zauważył Michaela. Fuck you, fate. I may be a lecherous old has-been. I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everybody. Oh, czekajcie. Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Fame or Shame. But I do some acting on the side. I was wondering if... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. Come on. No. Let's go over here. Lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that okay. was... Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional, Stick, and I just have a hug. Okay. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit, come on, shit. Szybko się zorientował, nie ma co. Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You mean co mam dziwne wrażenie, że Devin coś zrobił z... You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck. You're a dead man. No, na pewno. Let's go, Jim. Come on. What's happening? Where's mom? Come on, the girls might be in trouble at the house. Co? Dwie minuty? Przecież nie dojadę tam w dwie minuty. Chociaż nie, no dojedziemy, ale... I don't know. This rich asshole is pissed off at me because I didn't shit-can the movie. And then his lawyer died and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? Sama się zabiła. And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I got a say in it. But you fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Shit. No właśnie, wypadek. Co tu się dzieje? Jest nasz dom, ale... Słuchajcie, zajęło nam to prawie... No, 50 sekund. This is just a movie guy, nie jest źle. He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just... O, w dupę Meriwether. He says he's got all these connections. Ale lipa. All right, Jimmy, you keep yourself concealed.
I'll go get the girls. One of them's in with Tracy. We gotta get in there, Michael. He's in there with our girl. Mom, Dad. Kurde, co ja robiłem? God damn it. Again. Cholera, za szybko. Zapomniałem przecież, że Michael ma tą zdolność zwalniania bullet time. No. Okay. You just stay here. Keep your heads down. Be safe, baby. Don't you worry about me. No, mnie się nie martwa, mnie się nie martwa. Sobie radę dam. Pozbądź się z domu, Meriwether. Świetnie. Tylko wiecie co, problem jest następujący. Nie mam cholera pancerza. Nie? W sypialni nikogo nie ma? Dobra, to oni muszą być gdzieś na dole. Wow, 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 wow. Problem polega na tym, że cholera nie mamy pancerza i to może być troszkę bolesne. Masz w dupę. Cholera jasna. A coś mnie kruciło, żeby wiecie co, jednak okupić sobie osprzęt. Czekajcie, poznośmy sobie tutaj. Aha. Wiecie co, zrobimy to w ten sposób. Tam jeszcze powinien być jeden gdzieś w ogrodzie chyba, nie? Nara. Wow, 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 wow! Kto mnie zabił? Który mnie zabił? Dlaczego ja ich nie mam na mapie wszystkich pokazanych? Oj, słuchajcie, bez kamizelki to będzie masakra. Bez kitu, bez kamizelki, moi drodzy, to będzie bardzo ciężka przeprawa. No, wychyl się. Pięknie. Pięknie. Ale on chyba nie dostał, on chyba nie umrał, nie umarł. Mara. Dobra, tu idzie następny. Chyba dostał, dostał. Dobra, wiecie co? Ja może poczekam w domu, nie będę się tutaj jakoś puszował bardzo. Dobry. Umiejętność troszeczkę za szybko mi cholera spada. Tu jest jeden typo. Poczekajcie, wbijemy do niego w ten sposób. Gdzie jest ta jego głowa? Pokaż się. No, wstał. Jeszcze żyjesz? Nara. No patrzcie, nie mogę... Cholera, trafić tylko. No dobra. Gdzie on jest? O, w mordę. Czekajcie, mamy granat. No granat wybierz, Michael! Aha, ja nie rzucę w ten sposób granatem, a nie rzucę. Dobra, poszło świetnie póki co. Jeszcze jednym granatem bym tam rzucił, kurczę. Będą próbować wejść tędy na pewno, zaraz zginą. Zginęli, zajebiście. Chociaż może niekoniecznie. Chociaż teoretycznie powinienem ich napieprzać z headę, żeby
Zaliczyło nam misję, ale widzę, że to tak troszeczkę średnio. Dobra, uda się do swojej rodziny, czyli udało nam się odeprzeć atak Meriwether. Co prawda auta tutaj trochę oberwały, ale... Wow, ty frajerze, co ty sobie myślisz? Trace! Amanda! I think they're gone! Chyba ich tu nie ma, ja mam złe przeczucia. O, nice. Zaraz wpadnie Trevor. Zaraz A nie. Jimmy. Widzę, że przydał się noktowizor. I thought I was on that guy. Sit on his face. It's called teabagging. I really fucked him up good though, huh? All right, listen, I'm gonna make a call. It's all gonna be okay. Stay put. No i cóż, po premierze filmu, z tego co widzę, niestety. A wydawało mi się, że nam ładnie pójdzie. Gaz do dechy. No niestety nie udało nam się wszystkiego zrobić, ale całkiem spoko. Headshoty oczywiście były, to standardowo, także o tym pamiętajcie zawsze, jak robicie misję w GTA, że większość wymaga. Right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. No dobra. Słuchajcie, ja niestety nie sprawdzałem, jak tutaj wygląda sprawa, jeżeli chodzi o misję, ale... Jeżeli to jest H, wielka fucha. Także to już, słuchajcie, zbliżamy się do końca. I wiecie co, zrobimy tutaj małe cięcie. Ja muszę sprawdzić, jak będzie wyglądała ta misja Wielka Fucha, bo jeżeli się okaże, że to już będzie napad, to ja go dzisiaj nie zrobię. Jeżeli będą przygotowania teoretycznie do napadu, to ewentualnie wtedy to jeszcze zrobimy. Także my się widzimy za sekundę. Okej, moi drodzy, dobra, słuchajcie, okazało się, że to jeszcze nie będzie to, ale zbliżamy się naprawdę, naprawdę do końca GTA. Słuchajcie, szkoda, wielka szkoda, ale no cóż, niestety tak bywa. I słuchajcie, ja wybiorę oczywiście, zrobimy sobie taki materiał, ja wybiorę, może tak, zakończając serię, wybiorę oczywiste jej zakończenie, czyli uratuję wszystkich, tak, spoiler dla wszystkich, którzy nie znają fabuły GTA. Natomiast tamte zrobimy sobie po prostu takie jako takie poboczne i później jeszcze zobaczymy, bo później chyba jeszcze będą takie misje jakieś najprawdopodobniej poboczne, coś w tym stylu. W ogóle zerknijmy może na statystyki, jak to wygląda. No nieznajomych i dziwaków, słuchajcie, mam, brakuje nam jeszcze 5, ja zupełnie nie wiem, gdzie to jest, co z tym zrobić. Hobby rozrywka niestety nie zrobiłem, bo nie miałem na to czasu. Te różne cholera jeszcze bym zrobił, bo naprawdę, słuchajcie, ja chcę grę wymaksować na 100%, postaram się przysiąść też i jeszcze przed ostatnim finalnym napadem pozbierać te wszystkie rzeczy typu fragmenty listu i części statku kosmicznego, bo całą resztę widzę, że mamy zrobione, także to nie jest jakiś duży problem. Także to się jakoś na spokojnie ogarnie. I faktycznie tutaj pisaliście mi, żebym wybrał, powiedzmy, głośniejsze wejście do Banku Rezerw Federalnych. I faktycznie no, będzie lepiej, bo zamiast 5 członków ekipy będzie nam potrzebny... Michael, did you find them? Who? The person who sent the mercenaries to our house. I'm working on it. Are we safe? You said we would be safe. He's not gonna try that again. I'm on top of this, Amanda. Trust me. Really? You're sure? I'm positive. Look, I love you. I'm gonna take care of this. Tylko wiecie co? Jestem Michaelem, ale może pojedźmy sobie jeszcze po amunicję, co? Znaczy, nie po amunicję, tylko po pancerz, bo się przyda jak najbardziej. Daleko do Trevora nie mamy. Kurczę, jestem bardzo ciekaw, co to będzie. Ja tam wyczytałem troszeczkę, że w przypadku, jeżeli biorę ten, powiedzmy, trudniejszy napad, to niestety, bądź też stety, ale może być kiepsko.
Tam jest, z tego co wyczytałem, jest dosyć sporo walk, także no nie wiem jak to będzie wyglądało. No ale nie czytałem całej, czytałem tylko, że po prostu będzie trudno. Więc zobaczymy jak to będzie. A no jeszcze, no oczywiście zostały nam, słuchajcie, misje dla Lestera, także kurczę... Wiecie co, te misje dla Lestera to ja myślę już, że nagram wam na takiej zasadzie, że bez kamerki po prostu je zrobimy. Ja je będę nagrywać, jakie będę robić, jak już się tam dorobię masy kasy na giełdzie, mam nadzieję. Czemu ja nie mogę, cholera, tędy wejść? A Trevor może. Tędy też nie wyjdzie. Także jakoś to się rozegra, chyba że wy macie jakiś pomysł na to, jak ogarnąć tę misję dla Lestera. No ale to ewidentnie trzeba zrobić przerwy pomiędzy tym, no bo kurczę, muszę zdobyć dużo hajsu, tak? Jak najwięcej tylko będę mógł w stanie wyciągnąć, także tutaj mam do was też prośbę, jeżeli wiecie coś na ten temat, jak najlepiej to zrobić, jak najlepiej to rozegrać, to napiszcie mi, żeby było... Żeby jak najwięcej po prostu dało się tego szmalu po prostu wyciągnąć z tych wszystkich misji. Kurczę, ja teraz żałuję, że ta pierwsza misja nam tak lipnie poszła, znaczy, że ją po prostu... Wiecie co? Sorry, I'm late. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back. You too. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you! Excuse me! Enough! Huh? Enough! Thank you! Okay, this is it. Well, we have two options. They're both a little, What do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage. And then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. And we'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, we cause a distraction out front. Make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let me show you the board. To recap, dobra. These are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's gotta be stored in a parking garage near the UD. There's gonna be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again... I'll send you the details. Będę jeździć czołgiem w końcu, now, chyba. If you're interested in the more subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? Na pewno nie subtelne. To w ogóle odpada. All right. We're going through the wall, so we'll just need a skeleton crew. Okay, two gunmen and two drivers. The first driver will pilot one of the choppers getting you out of there. Half the gold will be in that chopper, so these better be some safe effing hands. And the second driver's in charge of the train. I don't think we need to hire someone very expensive for this. Wiesz, kierowcę do wynajęcia. Dobra, weźmy może tego, co? Mówiliście, żebym z reguły brał tych powiedzmy najtańszych, żeby było więcej dla nas. No, zobaczymy. Aha.
Czyli ja nie mam większego wyboru, czyli mam albo tego, albo tego, ale trochę bez sensu. Gunman 1 is with Franklin, burrowing in and pulling out the gold. Gunman 2 hits the bank lobby with you and makes it look like you're a couple of idiots trying your luck. Czyli pierwszy się wbija do banku. No i tak będę musiał wybrać dwóch strzelców, więc to jest... Dobra. Desmoda. He's a pro. Not much else to say. No i tak muszę... A nie, tu jeszcze mogę zmienić. Uła, tu mogę więcej zmienić. O kuchty to nie bierzemy. Patrzcie, ten mam... Haga, wybierzemy lepsze. Chciałbym właściwie. Mogę zmienić jeszcze załogę? Nie mogę zmienić załogi. All right. We get the tunnel bore machine and we're good to go. Fucking glory seeker. Oh, you got any better ideas? Kurde, trochę lipa z tym, ale wiecie co? Trochę dziwne jest to, że nie mam możliwości wybrania ich więcej tych typów, kurczę. Trochę lipa, no ale cóż. 4 tony złota to jest kupa kasy. Kind of vain asshole who's stuck working with you, you douchebag. Okay, all right, ladies. We gotta move. Come on. Man, can we fucking do this? I'll show you what you need. No dobra. Zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. No mam wielką nadzieję, że to jakoś tak w miarę rozsądnie rozmieściłem. Chociaż no mam pewne wątpliwości co do przynajmniej tego jednego za 14. No ale to cóż, najwyżej sobie wiecie, później jakąś tą kasę rozmnożę, mam nadzieję, że się uda. Dobra. Wychodzimy i co teraz? Tracy? Trace? Daddy, are you okay? Yeah, sure. Why not? Cause some guys came to our house with automatic weapons, maybe? I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. No, ja to znowu. Money doesn't matter when you're dead, daddy. No nie, dobra, słuchajcie. Myślałem, że wiecie, co się stanie. Że wparowali nam do domu teraz. No dobra. Tak na dobrą sprawę, co my teraz mamy zrobić, bo nie za bardzo tutaj widzę. Na pewno musimy zająć się tym autem. Ale to, słuchajcie, zostawiam wam. Napiszcie mi, które auto byłoby najlepsze do tego napadu. Dobrze. Powiedzcie mi, słuchajcie, jakie autko, a najlepiej podeślijcie mi link jak do jakiegoś, nie wiem, do jakiejś wiki, jeżeli chodzi do, wiecie o co, o napad. Znaczy o napad, do jakiejś wiki GTA 5 z linkiem do tego auta, żebym mógł ewentualnie zobaczyć jak to auto wygląda i żebym mógł sobie je znaleźć, tuningować i tak dalej. I to myślę, że od tego zaczniemy w sumie następny odcinek. Dzisiaj postaram się ukryć to wiertło jeszcze. Na ten samochodzik to oczywiście sobie załatwimy, wiecie, tak na spokojnie, bez spiny. Ja sobie go po prostu poszukam, stuninguję go na tyle, żeby był taki jaki powinien być. I jakoś myślę, że nam to wypali. Tylko właśnie najważniejsze to, żebyście mi napisali, jakie konkretnie auto najlepiej użyć. O! Ale śmieszne. Całkiem spoko to auto. No nie pierwszy raz, szczerze powiedziawszy, widzę chyba takie auto na ulicy. Dwuosobowe. Inverto Conquest Classic. Klasyki sportowe. O proszę. Ukradnij wiertło. Jak ja mam tam wjechać? Aha, tutaj. Czy on do mnie strzela? Spieprzaj. Dobra, gonią nas dwie gwiazdki, ale mam wielką nadzieję, że nam się uda jakoś... O, widzę, że możemy wyjechać tędy. Całkiem spoko. No, nas ominie. Kurde, dwie gwiazdki nas gonią. Trzeba uciec, ale wiecie co? To może być trochę ciężkie, dlatego że... No, to auto jest trochę wolne. Auto. Ciężarówka, nie auto. Trzy gwiazdeczki nas gonią. No, plusem jest oczywiście to, że tak na dobrą sprawę policja nas w żaden sposób nie jest w stanie zwolnić, bo no to auto, ta ciężarówka jest na tyle masywna, że raczej nic nam się tutaj nie zmieni. Ale niestety jest wolna i może być problem, kurczę, z ucieczką tej policji. Sz
Zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy opłaca mi się wjechać do kanału. Tylko że to może być trochę problematyczne. Co ja zrobiłem? Naprawdę? Dobra. Kurczę, myślałem, że nie ma za mną żadnego auta. God damn it. Albo wiecie co, może spróbujemy nie zabijać tych typów. Tylko po prostu wsiądziemy do środka. No już tak, że zgonią dwie gwiazdki, ale goją nas dwie gwiazdki, a nie trzy gwiazdki. To jest... On mnie chyba nie wyrzuci z tego. Nie, dobra, gonią nas dwie gwiazdki. Postaram się nikogo tutaj nie przejechać, żeby nie goniły nas trzy. I po prostu uciekniemy im. Dobra, ci mnie na pewno zauważą. No ale powiem szczerze, że nie za bardzo wiem, jak to ugryźć wszystko, bo jesteśmy na tyle wolni, że to może być problemem, ale czekajcie, tutaj widzę, że nikt nie jedzie, tylko że oni zapewne jadą za mną i no właśnie, i są niestety blisko mnie, ale nie chcę też w nich strzelać, bo jak będę w nich strzelał albo ich wysadzę, to będą mnie gonić trzy gwiazdki, chociaż coś mi się wydaje, że te trzy gwiazdki zaraz i tak się przerobią, przerodzą nam, znaczy dwie gwiazdki przerodzą nam się w dwie gwiazdki. Więc może być lipa. Ewentualnie mogę spróbować z kanałem, ale kurczę, jak się zablokuje w tym kanale, to już jest lipa. Wiecie, co spróbujemy zrobić? Pojedziemy autostradą. Najlepiej jakby ich jakoś zablokować, ale średnio mam jak, kurczę. Może ich zestrzelę? No tylko, że będzie mieć znowu helikopter gonić, a helikopter to jest jeszcze większy problem. No nie, ja ich ewidentnie muszę zestrzelić, bo oni mnie doganiają. Chociaż czekajcie, może się zablokują jakoś. Nie, czekajcie, ja muszę zestrzelić kierowców. Dobra, kierowcy zestrzeleni. Aha, teraz nas dla odmiany z przodu gonią. Ten nie wiem, jakim cudem się tutaj steleportował, ale spoko. Są przed nami. Też jakąś blokadę zarządzili, ale to ja sobie skręcę może tu. Mam nadzieję, że on za mną nie pojedzie, a jednak. Dobra, kierowca zdjęty. I teraz tak, pojedziemy może wzgórzami Winewood, co? Chociaż nie wiem, czy to jest... O, czekajcie, na helikopter, cholera. O, tutaj nie przejadę. Kurna, będzie ciężko. Będzie ciężko. Najgorsze jest to, że oni będą mnie na pewno gonić przez dobrych 10 minut, powiem wam szczerze, bo... No ciężko jest, cholera, im uciec, jak mnie w ten sposób gonią. Czekajcie, może... No, ładnie trafiłem typa. Ale nie tu! Nie tu. No jak ja mam im, cholera, uciec? Gonią mnie cztery gwiazdki policji. No nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Tu jest jakaś blokada. Kurczę, korci mnie, żeby wiecie co, zjechać. No dobra, spróbujemy. Może się uda, może się nie uda. Mam tylko nadzieję, że to przyczepa nie ulegnie zniszczeniu. No dobra, goni nas ten helikopter, ale ten helikopter to jest taki... No kurde, no i tu się znowu respią. Nie mam bladego pojęcia, jakim uciec. Ja bym ewentualnie, słuchajcie, próbował wjechać do tunelu, ale jeżeli wjadę do tunelu, w sumie jesteśmy nawet dosyć blisko tego miejsca. Z tego co pamiętam, to jest chyba tutaj. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł wjechać. Ja mam dziwne wrażenie, że nie będę mógł wyjechać potem z niego. No to jest argument, który mnie niepokoi. No ale spróbujemy, bo ja czterym gwiazdkom nie ucieknę tym. Nie ma takiej możliwości, żebym uciekł w normalny sposób. A nie mam też za bardzo gdzie się schować, bo wszędzie tak na dobrą sprawę helikopter. Nawet jakbyśmy wjechali do podziemi tego, znaczy do tunelu, jeżeli chodzi o pociąg, to i tak byłby problem, bo... Czekajcie, to nie tędy. Nie, Michael, nie tu. Kurczę, boję się tu wjechać.
No fajnie, tak, jeszcze bardziej mi się zbloczy. Czekajcie, no musimy wjechać do tego tunelu. Nie, boję się to zrobić, no ale nie mamy wyjścia, bo ja nie ucieknę im. Nie ma takiej nawet możliwości, słuchajcie. Mam nadzieję, że przyczepa nie ulegnie zniszczeniu. Dobra, póki co udało się nawet całkiem spoko wjechać. Fuck. Tylko, że boję się, że ja stąd nie wyjadę potem tym. No wiecie, wjechać to nie problem, gorzej z wyjechaniem. O, zajebiście. Jeszcze przyczepa mi się odczepiła. O Boże, no nikt nie mówił, że będzie prosto. Jaka ta ciężarówka jest słabo zwrotna, no. Jak to się podczepiało? Aha, to się z automatu podczepia, dobra. Dobra, czekajcie, cofniemy to w ten sposób. O, i teraz spróbujemy tutaj wjechać, chociaż tak jak wam mówię, ja mam dziwne wrażenie, że ja nie wyjadę stąd. Albo że się nie zmieścimy. No nie, zmieścić to się zmieścimy. No i właśnie nas przestali gonić i oni raczej tutaj nie wjadą, więc... Albo i wjadą, bo tam się jakiś radiowóz widzę. Nie. A, idzie policjant. No to nara, spadaj. No czekajcie, będziemy... Oni tutaj chyba wysiedli w ogóle z auta, więc tutaj będą szli. To możemy, jesteśmy w stanie ich ładnie tutaj pozdejmować i myślę, że zaraz może... Nie chcę też niżej jeszcze zjeżdżać. Dobra, może zjedźmy jednak trochę niżej. Też cholera, boję się, że ja stąd nie wyjadę. No ale to jest jedyne takie miejsce, które znam, w którym będę w stanie się po prostu porządnie ukryć. No dobra, poczekamy. Chociaż z tego co wiem, z tego miejsca chyba da się dojechać w miejsce budowy nowego metra. Nie jestem w 100% pewny, ale wydaje mi się, że chyba się da. Więc nie wiem w sumie, gdzie mam tym zaparkować, ale to się zaraz okaże, jak zgubimy policję. I widzę, że całkiem spoko to idzie. Tylko właśnie problem może być z wyjechaniem stąd. Może być, moi drodzy, duży problem. No. O Jezus, jak zwykle musiałem sobie spieprzyć grę. A nie, nie będzie takiego problemu, tylko że stąd, gdy zawrócić stąd, to będą jaja. Teraz mi się w ogóle auto zablokowało. Czekajcie. O, dobra. Zgubiliśmy pościg. Michael! Yeah, so we got one of these cutter things. What do you want me to do with it? I paid off a guard at the parking lot around from the bank. He'll open the gates for you. Okay, if you trust him. Udaj się na parking, naprawdę, bo nikt cholera nie zorientuje się, że... To jest kwestia stąd wyjechania, mówiłem, że będzie ciężko. Ale może nie aż tak bardzo. Czekajcie, może się udać. Nie zniszcz się przyczepo, proszę cię, wyjedź stąd po prostu. Nawet możesz się rozłączyć teraz, ale... No i w dupę, no... Kurna, jak stąd nie wyjedziemy, to będą jaja. Czemu tak wolno jedzie? Co tu się stało? Oj, wiecie co, ja mam wrażenie, że to jest za bardzo uszkodzone. Aha, bo nam się ślizgają upony. Cholera, ja stąd nie wyjadę. Jest, wyjechałem! Fuck yeah! Dobra, słuchajcie, jedziemy w takim razie oddać to na parking. O Jezu, słuchajcie, bałem się, że nie wyjadę. Bałem się, że nie wyjadę, ale na szczęście się udało, także jest okej. Teraz jest tylko kwestia wyjechania z tego miejsca oczywiście, ale to chyba nie będzie problemem. Chociaż tutaj widzę, że wszystko jest zabudowane, ale... Jeżeli dobrze pamiętam, tu gdzieś powinno być przejście. O, właśnie jest. Nie zniszcz się, proszę, nie zniszcz się. No, wiedziałem, lepsze wzbior. Ale dobra, powinno nam teraz zrobić checkpointa w momencie, kiedy zgubiliśmy pościg i w momencie, kiedy dojedziemy do... O nie! No to jest absurd. Co to jest,
shit. To jest cholera absurdalny absurd. Gdzie mi się tu wpierdzielasz, frajerze? Spadaj. Dobra, teraz pytanie, jak tu uciec? Cholera. Może z tą stronę pojedźmy dla odmiany. A tu jak się w tym schowam? Czekajcie, może tu jeszcze... Wiecie co? Wcale mi się nie dziwi, jakby się okazało, że tutaj się można schować i to nam od razu zgubi pościg. A ja oczywiście musiałem kombinować, chociaż tamci policjanci coś, kurczę, jadą do mnie w moją stronę, dlatego pozwólcie, że sobie tu wyjadę. No, mają mnie na radarze. Przykro mi, ludzie. Aha, to są Kubańczycy, czy jakoś tam zwało. Skręćmy. Kurde, musiałem wjechać w to. Nie, tędy też nie pojedziemy. No kurde, jeszcze zgubiłem przyczepę, no fuck. Ale zgubiliśmy policję, to jest plus. No tylko, że... Cholera, stąd teraz nie wyjadę, no. No więcej was tu matka nie miała. No nie chcę strzelać, bo jak będę strzelać, to mnie zaraz znowu glinę. No podłącz tą przyczepę, no kurde, tak ciężko. Nie, no sorry, słuchajcie, ja już jestem dzisiaj po prostu nieprzytomny. No gdzie we mnie wjeżdżasz, paruwo? Come on, no przecież to jest jakieś... No ci też we mnie wjadą. Nie chcę w was strzelać, bo mnie do cholery zaraz policja zacznie znowu gonić. Możecie się kuźwa cofnąć? Chodź tu. Dobra. Michael! Yeah. So we got one of these cutter things. What do you want me to do? Masakra, powiem wam szczerze. Ja się wtedy tam tak próbowałem skitrać, a tu się okazało, że ucieczka jest znacznie prostsza, nie? No nie przypuszczałbym, że tak to będzie. Dobra, tutaj widzę, że musimy i tak pojechać tędy, bo tutaj jak przejdziemy, to zrobimy z kawał drogi, sobie nadrobimy. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, my oczywiście na parking się dojedziemy, tylko pamiętajcie o tym moim pytaniu dotyczących wozu, który mam użyć do właśnie napadu. Najlepiej, jaki by to był, najlepiej z linkiem do GTA Wiki, czy tam na jakiejś innej strony, może być nawet jakieś zdjęcie. Które autko by nadawało się do tego najlepiej, tak? Czyli które będzie wytrzymałe i tak dalej. Ja szczerze powiedziawszy, myślałem teraz tak, żeby mini ukraść, tak jak wiecie, na tym filmie jest, jak on się nazywał, włoska robota. Co oni właśnie też złoto wykradali mini. I też w sumie była czwórka. Ale nie, tu mamy więcej w sumie osób. No ale wiecie, o co chodzi, wiecie, o co chodzi. Także to mi napiszcie, bo jestem ciekaw. Może się okazać, że to mini faktycznie będzie dobrym rozwiązaniem. To wtedy już w ogóle będzie fajnie. Ale tak jak wam mówiłem, jeżeli dobrze pamiętacie, mówiłem wam, że wyczuwam, że w GTA jest bardzo dużo nawiązań do różnych filmów. I to ewidentnie tutaj widać. W sumie ten Bank Rezerw Federalnych i na przykład tak sobie teraz, tak wiecie, przykminiłem, to faktycznie jakby było z tymi mini, to sytuacja byłaby tak bardzo, bardzo zbliżona, bo tam też tak było. No ale nieważne, nieważne. Także pamiętajcie o tym, żeby mi napisać jaką bryczkę i sobie to jak najbardziej zrobimy. Tylko teraz tak, wiecie co, ja się zastanawiam... Czy ten napad jest długi? Kurczę, będę musiał zerknąć może na YouTube'a, jak ktoś tam nagrywał. Ile mu ewentualnie ten napad... Jeżeli we mnie... No, Jezus kochany, już się bałem, że mi będą gonić, ale nie jest źle, nie jest źle. Słuchajcie, jak my z czasem stoimy... O, całkiem spoko. Coraz dłuższe te odcinki niestety. Ale już niedługo, to będzie tylko seria modowa, ewentualnie jeszcze te misje lesterowe i te wszystkie poboczne. Z tego co wiem jeszcze dla Franklina, bodajże chyba po odblokowaniu tych listów będzie właśnie tego typu misja. A nie wiem co z tymi częściami statku kosmicznego, nie wiem co tam się wydarzy. No dobra. Udało się, wątpię, żebym miał złoto, cichy złodziej! Ej, ale faktycznie to dało się ukraść po cichu, trzeba było tylko pokombinować. Dobra, mówi się trudno, naprawdę mówi się trudno. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, także co, na dzisiaj to by było chyba na tyle, tutaj tak na dobrą sprawę nic więcej nie jestem w stanie zrobić.
ewentualnie dymisję Lestera, ale za to się nie bierzemy. Ja się postaram do następnego odcinka, słuchajcie, pozbierać te części, ale nie obiecuję, bo jutro jest sobota, dzisiaj właściwie jest sobota i jest piekielnie gorąco zapewne. Więc nie wiem, czy będzie mi się w ogóle chciał nawet komputer włączać. Także co? Ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze wysłuchajmy telefonu do Lestera. All right, Lester. The drill's at the lot. Good work, but let's not get ahead of ourselves. There's a fair amount of prep work still to do. No dobra. Także co? Na dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Wpadnijcie również na Facebooka, Instagrama i Twittera i inne social media. Wszystko macie tam na dole. Na dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.